Maksywa i Baby. Właśnie dobijamy wszyscy do punktu, do końca drugiego etapu. Właśnie będzie pauza. Teraz zbliżenie na uczestników naszego wyścigu. Ksywa, Czupek, Murarz, Bzyku, Robak, Chmura, Palant. Tam w głębi, któż tam może być w głębi? A, Baby, Buźka, Robak, Rybek, przepraszam. Tak. A jeszcze zapomnieliśmy o jednym bardzo ważnym zawodniku. To ja też jestem na tej wycieczce. Ta faworyt Oliwio. Znaczy jest na razie faworyt, a jak się na Oliwi, to będzie Oliwio. I co się stało, powiedz? To się stało, że ta przerzutka zawinęła się, nie wiem, gdzieś tutaj, tu weszła. Bo ja... Aha, i co jeszcze z drugiej pokazań strony? Tutaj, nie, to z tej? Aha, nie. Tamten. Z tej strony jest... Kamienie było prostowane. Ten, 15. Murach, nie zasłaniaj mnie. Dobra, na każdą aurę. Zatrzymaj się! Zatrzymaj się, Ksywa! Stój! Dawaj, dawaj, dawaj! Stój! Dawaj, jedź, Ksywa, teraz! Jedź, jedź, Ksywa, dawaj, dawaj! Żeby włączyć światło, żeby było jasniej. Dawaj, Brzynio! Where is mommy, Chmura? Podjechałem! Jak na mnie siada. Rybek pracuje, proszę bardzo. Zaangażowany w łamanie grubej kłody. Ale drzewo się połamało, a nie chmura z Heidim, z Robakiem znoszą chrust. Właśnie drobny chrust. Troszkę im się łamie, bo to strasznie drobny jest. Baby, o Baby! Baby dokłada do ognia. Niesamowite. I ktoś tu, o ktoś się, a Heidi. Heidi doniósł belki grube. A to Murarz, główny kierownik zamieszania, spowodowania tego właśnie ognia. Oczywiście palimy 150 minimum metrów od lasu, żeby to udowodnić, przejadę kamerą wokoło. Tutaj kryje się za drzewem. Któż to się kryje? Myślę, że to jest Buźka. Tak, 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 to jest Buźka. Tak, tu jest 150 metrów na pewno. I wcale się nie dymi. Na kiełbaskę? No bardzo na kiełbaskę jakiej zasadzie to działa? To działa tak, że ogień mi nie dochodzi tutaj do ręki. O, trzymam się tak. Dobrze trzymasz, bardzo dobry patyk do kiełbasek. O, nie, Rybek chyba połamał właśnie. Mhm. Tylko dlaczego mnie nikt nie filmuje? Aha, ktoś tam się łamoczy w krzakach. A, tam śliwek chyba jest. Tak. Zaraz. Aha. Już. Dajcie.
dwie osoby mogą sobie na jednym tym, na jednym patyku smażyć. Mura! Ognisko płonie. Tu! Zbliżenie. Właśnie mam bardzo ładnie zaostrzony patyczek, na którym zaraz, za chwilę pojawi się wspaniała kiełbaska, a dokładnie dwa kawałki kiełbaski. Nowa. Dokładnie serdelki. Gdzie on jest? I... Jakby to powiedział Heidi, reszta drużyny ukryła się w krzakach. Bo tak jest, ogór poszedł wysrać się. Ogór to jest palancia. O, chciałbym w ogóle powiedzieć do kamery. Chciałem do kamery powiedzieć. Parę słów do kamery. Chciałem parę słów do kamery powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że ogór to jest cienki jak ten mój czub patyczka, bo jest palant. Jeszcze raz powtórzę. Powtórzymy razem z Chmurą. Ogór to jest palant. Palant. A ja w ogóle chciałem jeszcze powiedzieć, że dzisiaj do smażenia nie mam kiełbaski ani innej badziewiastego serdelka, tylko mam salteson marynarski. Ja mam natomiast dwa bardzo ładne kawałki kiełbasy, takie można powiedzieć. No, bez przesady, takie. Chciałem pozdrowić moją całą rodzinę. Wujka Gienka. Wujka Gienka i ciocię Stasię. My też. A właśnie jeszcze jedno, a ogór to jest palant. To powiedziałem ja. Może Chmura coś chce dodać? Aha, zapomniałem jeszcze o mojej siostrze Zosi. Dobra, już. Poczekajcie, jeszcze mu nie wszystkich chłopałem. Krzypto, może ty chcesz coś powiedzieć? Chciałem powiedzieć tutaj, żeby nie powtarzać się za innymi, tak odmiennie to, że... Ogór to jest palant. Ogór to jest palant. Okej. Śliwek ma rację. Ja chciałbym poprzeć Śliwka. Śliwek ma rację. I jakby to ktoś nie zrozumiał, to ogór to do ciebie było, ogór. To do ciebie. Nie, to... Heidi, to jest śmieszne. Weźcie. Bo ujęcia nie miałem takiego dobrego. Mam taką właśnie kawałek kiełbaski. W celofanie widać... przez celofan, co prawda. Heidi, chciałem właśnie zademonstrować, że mam olbrzymi kawał kiełbasy, tu, od stąd aż dotąd, bardzo duży kawał kiełbasy mam, to widać. Bardzo duży, on się zwęża. A teraz pokażę, jaki skrzypi kierownik. Nie mogę jechać, bo panie kamerzysto, tutaj! Panie kamerzysto! Tutaj jestem! Jadę dalej! Jadę tutaj! Wędrujemy człapu. Dobra, już. Poczekaj, na pociąg! Na pociąg, okno, uwaga! Dobra! Ej, teraz do wody skocz! Ale rób odgłosy silnika! Właśnie Ksywa przemierza pomoc. Ej, Ksywa, i teraz do wody skocz! Idź! To kurde, a jest. Ale trochę zamykamy konto. Ej, i śpiewamy. Karuzela, karuzela. Na...
to! Prawie, prawie, prawie. To nie wejdzie. Oczywiście. Kolejnych postojów w oczekiwaniu na maruderów. Ciszę co gęsto jak noc, rozmawia z krokami, swoimi krokami. I oto idę w noc naprzeciw, bo wokół cisza i noc. Czekam aż leon przytłumi, rozmyta latarnia dnia. Bo był, tak sądzę, że był bardzo udany. Widzicie, przegląd piosenki był bardzo udany w tym roku, mi się bardzo podobał. Ja bym zwrócił uwagę szczególną na taki zespół występujący, reprezentujący 78 Mazowiecką Drużynę Harcerską Międza Wyszczarnego. Z niezwykle dobraną aranżacją, wspaniałe piosenki i w ogóle wspaniałe w ogóle chciałbym podkreślić, że była wspaniała organizacja w tym roku, w ogóle bardzo mi się podobała. I w ogóle ten przegląd chciałbym, żeby był nadal, bo bardzo mi się podoba. I również ważną rzeczą, o jakiej nie powinniśmy zapomnieć, jest fakt, że publiczność, zwłaszcza w mundurach, jest doskonała. Po prostu dopisała. Kibicuje. My znaleźliśmy dopiero miejsce przy samej ścianie, w samym końcu. Także jest masa ludzi, duże zainteresowanie. I to olbrzymi poziom. To jest po prostu, to już wykracza poza granice miasta, to już można by powiedzieć, że jest to... Nawet poza granice kraju wykracza. Nawet poza granice kraju. Ja proponuję w przyszłym roku przenieść to do Litwy lub Estonii. Może ten festiwal... To bardzo szczególna okazja dla bardzo aktywnego mężczyzny.